Pozdrowienia z Normandii. Przyjechaliśmy do tej wspaniałej krainy w północno-zachodniej Francji po to, aby zobaczyć, czy pogoda, która akurat nas rozmieszcza, jest aż tak zmienna, jak wszyscy mówią, oraz jak smakuje wspaniała lokalna jabłkowa brandy o sławnej na całym świecie nazwie Calvados. Calvados produkowany jest tutaj w trzech apelacjach, z których najbardziej prestiżową jest Pays de Hoche, do której to właśnie się udajemy. W Normandii funkcjonuje około 300 destylarni Calvadosu, z czego miażdżąca większość, bo ponad 250, należy do rolników, dla których produkcja tego trunku nie jest głównym przedmiotem ich działalności. Jest także około 10 destylarni, które mają wymiar przemysłowy, a produkcja wygląda u nich w sposób nieco bardziej industrialny. Dla mnie jednak najbardziej interesujące wydawały się zawsze destylarnie rodzinne, dla których produkcja właśnie Calvadosu jest głównym przedmiotem działalności biznesowej. Takich destylarni jest około 20-30 w całej Normandii, a nam udało się skontaktować z jedną z nich i udało nam się umówić wizytę, podczas której to będziemy mogli poznać wszystkie sekrety produkcji Calvadosu w apelacji Pays de Hoche. Hi, I'm Jean Roger Groult from Calvados Roger Groult. I am the fifth generation of Calvados producer in this family estate, as my great-great-grandfather started to produce Calvados in 1860 here. And now I'm very pleased to welcome you to discover our estate. Dotarliśmy w końcu do sadu, w którym rosną jabłka, z których powstaje Calvados Roger Groult. W tym wypadku mamy tutaj do czynienia z 6000 drzew, na którym rosną jabłka o trzech profilach aromatyczno-smakowych. 70% jabłek, ku zaskoczeniu wszystkich, prawdopodobnie jest gorzkie, dlatego aby dostarczyć tanin, które będą ewoluować podczas leżakowania. 20% jabłek ma profil słodki, po to, aby dać cukier do fermentacji, a 10% jabłek jest bardzo kwaśna, po to, aby utrzymać dobry profil fermentacji, kiedy powstaje alkohol i przygotowywany jest cydr, czy przefermentowana brzeczka z jabłek do destylacji. Kiedy przyjeżdżałem do Normandii, spodziewałem się, że jabłka do produkcji cydru i Calvadosu nie będą smakować jak wszystkie inne jabłka przeznaczone do celów spożywczych. Natomiast coś, czego się nie spodziewałem, to, że ten wizerunek jabłka, który zwykle mam w głowach z reklam działów z owocami supermarketów, czy reklam pasty do zębów pokazujących piękny uśmiech i wielki, dojrzały, błyszczący, wspaniały, regularny owoc, nie będą dokładnie takie. W tym wypadku jabłka do produkcji Calvados są bardzo malutkie, wyglądają w ten sposób i zaraz się dowiem, jak smakują. Wcale nie tak źle, jak się spodziewałem. Chyba trafiłem na tę odmianę słodką. Słodko-gorzką chyba, bo rzeczywiście dużo słodyczy na początku. Nie jest kwaśne, ale na końcu odrobinka goryczki się pojawia. Ma taką teksturę dosyć szorstką, chrupiącą. No nie wiem, może do szarlotki, kto wie. Do Calvadosu na pewno. Normandia w zasadzie natychmiast zaczęła przypominać mi Szkocję. Dlaczego? To bardzo proste. Jestem tu od 3 godzin, a padało już 6 razy. Ten deszcz świetnie wpływa nie tylko na wzrost jabłoni, ale także trawy. Poza okresem zbiorów przechadzają się tutaj krowy, które jak naturalne kosiarki usuwają murawę. Dzięki temu podczas zbiorów jabłonie są wytrząsane, jabłka spadają na ziemię, a później są z niej zbierane i przekazywane do następnych etapów produkcji. Nasze odwiedziny w Normandii odbywają się jeszcze przed zbiorami, natomiast za około 3 tygodnie cały ten plac pokryje 2-metrowy kopiec z jabłek. Kilkadziesiąt ton jabłek będzie czekać na wyciśnięcie.
Jabłka te wpadną do kanałów widocznych na dole placu i przetransportowane zostaną do hali widocznej za mną, gdzie zostaną wyciśnięte, a moszcz, który zostanie otrzymany w wyniku tego procesu, poddany będzie fermentacji. Po wyciśnięciu moszcz poddawany jest procesowi fermentacji, gdzie zamieni się w cydr właśnie w takich kadziach fermentacyjnych. Coś, co bardzo mnie zaskoczyło, to czas trwania tej fermentacji. Przy innych alkoholach to zwykle kilka dni, ewentualnie 10 dni. W tym wypadku fermentacja moszczu, który zamienia się w cydr, trwa aż 3 miesiące, a później ten przefermentowany cydr zostaje w tej kadzi jeszcze przez dodatkowe 9 miesięcy, spędzając w niej razem około roku. Oznacza to, że ja stoję w tej chwili przy kadzi fermentacyjnej z cydrem, który pochodzi z zeszłego roku i już teraz spróbuję, jak on smakuje. Okej. Kolor mam tutaj taki bardzo złocisty, przypomina mi z dzieciństwa, może niektórzy oglądający będą znali wibowit, taki to jest trochę kolor. No pachnie oczywiście jabłkiem. Zapach jest złożony, lekko ziemisty. Trochę fermentacyjny oczywiście, to zrozumiałe. Zobaczmy, jak smakuje. Lekko musujący, kwaśny, gorzkawy, co dobrze koresponduje z tymi użytymi proporcjami jabłek, gdzie 60% jabłek jest jednak gorzkich. No w tym wypadku zabrałbym trochę do domu. Dotarliśmy w końcu do samego serca destylarni Roger Król, gdzie w sali destylacyjnej znajdują się przepiękne alembiki, które to wykorzystywane są do prowadzenia procesu podwójnej destylacji. W wyniku pierwszej destylacji cydru powstaje destylat, który nazywa się Petito i ma 30% zawartości alkoholu, podczas gdy w wyniku drugiej destylacji powstaje Eau de Vie, czy biały Calvados nieleżakowany, który ma aż 70% alkoholu. Warto dodać, że destylowany jest tutaj cydr, którego zawartość alkoholu to pomiędzy 6 a 7%. Jak na cydr to sporo, jednak jak na surowiec wyjściowy do destylacji alkoholu to nie aż tak dużo. Oznacza to, że redukcja objętości z cydru do Eau de Vie po drugiej destylacji jest bardzo duża i objętość ta jest niemal 10-krotnie mniejsza. Muszę przyznać, że nawet dla mnie, stałego bywalca w różnych destylarniach, sytuacja ta jest dość wyjątkowa. Jeśli ktoś z oglądających był na przykład w Szkocji i odwiedził którąś destylarnię whisky, doskonale wie, że wokół tego miejsca, w którym podawany jest destylat, czy w tym wypadku Eau de Vie z alembika, zawsze znajduje się tak zwany spirit safe, czyli skrzynka zamknięta, zapieczętowana, która oddziela i uniemożliwia możliwość kontaktu z powstającym spirytusem. W tym wypadku, z uwagi na fakt, że alembiki te są tak stare, jest to stary system destylacji, rząd francuski zgodził się na to, aby był on otwarty i cały czas jest do niego możliwy dostęp. Nie mogę oprzeć się pokusie, muszę z tego skorzystać i postanowiłem, że naleję sobie trochę Eau de Vie prosto z alembika. Zobaczymy, jak ona smakuje. To jest pierwsza destylacja, więc mamy do czynienia z Petito, czyli z destylatem, który ma około 30%. Powinienem sobie z tym poradzić bez problemów. Zobaczmy. Nos jest taki, jak jest Calvados już na samym początku, czyli bardzo bliski źródła cukru. Charakterystyczny, jabłkowy, ale wytrawny, lekko kwaśny. Też słodki aromat. Przyjemny, prosty. Zobaczmy, jak smakuje. I tutaj już ewidentny alkohol, oczywiście, ale także słodycz, owocowość, nieco cierpki na końcu, jeszcze nie czekoladowy, pewnie beczka zamieni go w aromaty czekoladowe, trwając na języku, na tym etapie, gdyby był trochę mocniejszy w alkoholu, mogłaby to być na przykład okowita jabłkowa, które znane są
i popularne na przykład w Skandynawii. Ciekawa rzecz, miłe doświadczenie. Ja jednak poczekam, aż kalwados ten poddany zostanie leżakowaniu i pokaże mi, co naprawdę potrafi. Thank you very much for having me. I really enjoyed the visit. Welcome. We finally reached the room of distillation, which looks pretty awesome, and the alembics are very shiny, looking like new, but at the same time, by their shape, I can tell they are not so new at all. So, how old are they at all? They are very, very old. The oldest one, my great-grandfather bought it in 1901. He bought the second one just before the First World War. And the last we have, the most new, my grandfather bought it in 1952. So you see that all of them are quite old. So the oldest one is 116 years old and you still operate? Yeah, but it was not new. It was already used, so I don't know the exact age. It's very old and we still use it for more than one century here in our family estate. Wow, that's quite nice indeed. Yeah. And in the hall you have three alembics. And they are used to distill twice. Yep. Are they divided? Do you use some of them for first distillation and some of them for the second? Or no, we do all the first distillation with the three of them, and then when we are finished to distillate the all the cider, we wash the inside of each pot still, and we will use the three also for the second distillation, mm-hmm. and we mix the three eau de vie, the three mm-hmm. alcohol. In one tank, and mm-hmm. That makes the whole particularity of taste. Mm-hmm. Okay, and during the distillation time, you are dependent on apples and cider. So you do not distill all year round, do you? No. We distill before the harvest, in September each year. Then we will stop to focus on the apple harvest, October, November, and we press until the end of December. And we will start again in January during two months and a half. So it means that the process is close to 18 months between the beginning of the harvest and the end of the second distillation. 18 months span. Yeah, it's okay. Very long. And how much in total do you distill? 3 months, between 3 and 4 months each year. 3 and 4 months each yeah. year. And at that time, do you do it 8 hours per day or how does it work? It's non-stop from Monday to Friday night. Oh, really? And as we distillate with a very old method, I mean, we still use wood fire. No. So. No, sure. You don't. Really? We do. I feel some heat in my yeah. back. You can really a lot. Yes, but I mean, I've been to dozens of distilleries, and it's only in each of them. You see, we started doing steam heating in 1982. We started doing steam heating. You don't do steam heating. No. No, we maintain the same process for decades. I mean, we do exactly the same distillation that my ancestors used to do. So we are one of the last in Normandy to distillate with wood fire, and I want to keep this traditional method because it's the ancestral method of distillation. It's a very gentle, non-aggressive distillation, very slow, that mm-hmm. makes great eau de vie. So actually all the wood that is chopped, and I see it all around your estate stored, it's for distillation. It's for distillation, exactly. Okay, no steam heating. No, never. Wow. Maybe one day, but I hope we will continue with wood fire as long as we can. Okay, that sounds really good. Thanks for that. Thank you. Calvados Roger Grult wykorzystuje różne metody leżakowania. Zdecydowanie najważniejszą i najpowszechniejszą z nich jest metoda solera, która jednak wykorzystywana jest w taki sposób, że zawsze podawany jest wiek najmłodszego, a nie najstarszego składnika. Oznacza to, że w dużej beczce leżakować może na przykład Calvados 3-letni, ale odrobinę kupażu może tworzyć także na przykład 20-letni Calvados. Muszę przyznać, i to zupełnie szczerze mówię, z wielkim zdziwieniem, że nie spodziewałem się, że przyjadę do Normandii i w destylarni Calvadosu, który jest przecież trunkiem niszowym, nieznanym, niepopularnym i nie tak rozpoznawalnym jak na przykład whisky, rum czy koniak, znajdę
najpiękniejszy magazyn z beczkami, w jakim kiedykolwiek byłem. Te wysokie ściany, duże beczki, długość pomieszczenia, beczki na końcu sprawiają, że atmosfera, która tutaj panuje, jest wprost niezwykła. Jadłem już jabłka, piłem cydr, próbowałem świeżej odywi w mocy 30%. Pora na sprawdzenie, jak smakuje leżakujący kalwados. Nie było to łatwe, ale po znalezieniu beczek zabutelkowanych rocznikowo, które to dopiero za kilka lat, prawdopodobnie 6 lub 7, trafią do sprzedaży jako rocznikowy Calvados Krult, udało mi się przekonać Jean Rogera do tego, aby zgodził się, abym odlał sobie jeden kieliszek z takiej beczki i zobaczył, jak to smakuje, a więc niniejszym czynię to. Beczkę trzeba odkorkować, to zwykle jest proste, ponieważ korki nie są umieszczone mocno i tak właśnie było i tym razem. Mam tutaj oczywiście kieliszek, w którym będę degustował i mam specjalną pipetę wykonaną z miedzi, dosyć długą, której użyję do tego, żeby pobrać teraz kalwadosu z beczki. Zatem zanurzam pipetę w beczce. Staram się nie dotknąć dna. Poczekam chwilę, aby ta napełniła się kalwadosem. Mam nadzieję oczywiście za jednym razem wyciągnąć jak najwięcej. Czy tak się stanie, to dopiero zaraz zobaczymy. Teraz blokuję dopływ powietrza. I w pipecie mam nadzieję, że będzie próbka kalwadosu dla mnie. Doskonale. Udało się. No to teraz nie można chyba mieć bardziej single cask. Teraz zobaczymy, jak to smakuje. Mam tutaj destylat. Jest to rocznik 2008, więc 9-letni kalwados. Małe beczce jak na kalwados. Kremowy, trochę waniliowy, oczywiście jabłkowy, jak każdy kalwados. Lotny, słodki, deserowy. Jest w mocy beczki, to jest zdrowa moc. Mocno czekoladowy. Oczywiście owocowy. Alkohol jest świetnym nośnikiem smaku, więc dobrze dociera do języka. No i trwa. Ja lubię rzeczy w mocy beczki. Po angielsku cask strength. W języku francuskim nazywa się to brut de fût. No i w tym wypadku takie rzeczy raczej rzadko są sprzedawane, ale świetna okazja, wspaniała przyjemność mieć możliwość napicia się takiego kalwadosu. Warto było wpaść. Pradziadek Jean Rogera założył ten magazyn jako pierwszy magazyn firmy, którą zaczął rozkręcać. Produkował wtedy kalwados dla znajomych i sąsiadów, którzy kupowali go od niego i w pewnym momencie stwierdził, że potrzebuje magazynu, w którym mógłby go przechowywać, więc zbudował ten oto magazyn, który prawdopodobnie jest najmniejszym magazynem do leżakowania alkoholi, w jakim kiedykolwiek byłem. I umieścił w nim dokładnie te same beczki, które dzisiaj w nim są i cały czas służą leżakowaniu kalwadosu. Wszystko to działo się pod koniec wieku XIX, a dokładnie w latach 80., a 10 lat później, w roku 1893, Calvados Krult zdobył pierwsze laury w oficjalnym konkursie alkoholowym, gdzie o zdobycie najlepszego miejsca i najwyższej nagrody ścierały się różne kalwadosy. Historia niezwykła, bo bardzo namacalna i można przyjść i dotknąć jej tutaj w Normandii, w destylarni Calvados Roger Krult. Wywieram naciski na Jean Rogera najlepiej jak potrafię, po to, aby mieć pewność, że poznałem wszystko.
i okazało się, że technika ta jest warta zachodu, ponieważ Jean Roger, z uwagi na moje zainteresowanie, zaprosił mnie do miejsca niezwykłego, do którego nikt więcej nie wchodzi i w zasadzie nie każdy w ogóle o nim wie. Niektórzy miłośnicy alkoholi mocnych prawdopodobnie zauważyli, że Calvados leżakuje w dość dużych i bardzo starych beczkach. Oznacza to, że aktywność drewna jest w nich niska. Wszystko dlatego, że producenci Calvadosu poszukują nie smaków drzewnych, a aromatów i smaków owocowych, które są bliskie źródłu cukru, z jakiego powstaje Calvados, czyli bliskie jabłku. Nie oznacza to jednak, że Calvados nie jest alkoholem progresywnym. W tym wypadku jesteśmy w miejscu bardzo wyjątkowym, że Roger zgodził się zaprosić nas do magazynu znajdującego się na poddaszu jednego ze starszych magazynów do leżakowania beczek, w którym to znajdują się beczki niezwykłe, bo beczki bardzo progresywne w świecie Calvadosu, beczki po innych alkoholach, w których to Calvados jest finiszowany. Widać tutaj zatem beczki po whisky, widać beczki po Jurasson, czyli słodkim białym winie, a z tyłu znajdują się beczki po sherry, z których przed chwilą nalałem sobie odrobinę Calvadosu i zobaczę, w jaki sposób beczka po sherry może Calvados finiszować. Pojawia się kremowość, odrobina skórzastości, słodycz, winność, no i oczywiście jabłka. Zobaczmy, jak smakuje Calvados z beczki po sherry. No, jest tutaj moc beczki. Bardzo przyjemny, czekoladowy finish z odrobiną suszonych owoców. Skórzasty. Trochę taki kamienny, lekko piwniczny. Słodki. Trwający. Kremowy na końcu, waniliowy. Muszę powiedzieć, że złożoność jest bardzo wysoka, więc to finiszowanie, zwłaszcza, że ta beczka to first fill, pierwsze wypełnienie, daje to bardzo dużo i rzeczywiście wpływa mocno na profil aromatyczno-smakowy. Przyjemna rzecz, warta uwagi. Biorę to. Znamy już dokładnie proces produkcji Calvadosu. Zastanówmy się zatem, co zrobić, kiedy mamy już butelkę Calvadosu w domu i chcemy spróbować jej tak, aby cieszyć się możliwie najbardziej. Są oczywiście różne Calvadosy. Ja dzisiaj przygotowałem Calvados 3-letni, Calvados 12-letni. Zobaczymy, jak mogą one się układać w kieliszku, a także, czy są jakieś alternatywne sposoby ich podawania. Przede wszystkim w wypadku tradycji Calvadosu występuje kieliszek, który my w Polsce znamy pod nazwą koniakówka, czyli kieliszka łączącego się z innym alkoholem. Ma on kształt takiego, w tym wypadku może małego jabłka, albo czasem kojarzy się z bombką na choinkę. Oczywiście Calvados można podawać także w kieliszkach tulipanowych lub zbliżonych. W tym wypadku kieliszek ten przypomina kształtem kieliszek do na przykład sherry. No i możliwe są też podawania Calvadosu w koktajlach. Zobaczmy, jakie mamy opcje. Naleję najpierw 3-letniego Calvadosu do kieliszka do koniakówki. Zobaczymy, jak on się tam ułoży. Tutaj rzeczywiście ta amplifikacja aromatu jest duża. Świeże, takie zielone nuty, świeży owoc, bardzo rześki, młody, lotny. Calvados zostaje na języku. Jest delikatnie pieprzny, czekoladowy, trwający, taki orzeźwiający, można powiedzieć. Także przyjemna rzecz, młodziutki Calvados. Zobaczmy teraz, jak mogłoby smakować coś starszego. Mam tutaj Calvados 12-letni. Tutaj naleję go do kieliszka, którego kształt jest mi bardzo dobrze znany. Zobaczymy, jak się to ułoży. Oczywiście w bardziej prywatnej atmosferze odczekałbym trochę dłużej przed wypiciem kolejnego drama Calvadosu. Tutaj już mamy aromaty nieco bardziej wytrawne. Kojarzy mi się to z takim świeżo przekrojonym, ale wytrawnym jabłkiem. Nie słodkim, nie deserowym. Oczywiście owocowy. Mniej lotny, już taki ułożony bardziej, trochę dojrzały. I tutaj już, kiedy Calvados staje się starszy,
zaczyna to wyglądać w taki sposób, że przypomina on już swoimi aromatami i nutkami smakowymi bardziej takie profile związane z jabłkiem już przetworzonym, a nie świeżym. Więc mamy tutaj bardziej takie klimaty może szarlotkowe, kompotowe trochę, na pewno mocno czekoladowe. Ciekawa rzecz, widać, że ta złożoność z wiekiem bardzo mocno się zmienia. No i jeszcze jest taka jedna dodatkowa możliwość, jak większość alkoholi leżakowanych, najnowsze trendy, że tak powiem, oczekują od alkoholu tego, że można było go podawać w koktajlach. Zatem my sprawdzimy teraz, jak może smakować. Tutaj wybiorę 3-letni kalwados, czyli raczej młody. Zależnie od upodobań, 40, 50. Odrobina lodu. Tutaj może zdecyduję się na 3 kostki. Mam małą szklankę, także 3 kostki niewielkie powinny zupełnie wystarczyć. Teraz pokuszę się jeszcze o plasterek jabłka. I wszystko dopełnię popularnym i kochanym we Francji tonikiem. Jak widzicie, co jest ważne, nie jest to koktajl dla profesjonalnych barmanów. Jest to koktajl, który każdy może zrobić w domu, więc z przyjemnością można się go napić. No i co? Na zdrowie! Ta gorycz toniku świetnie się łączy z finiszem młodego kalwadosu. No i oczywiście przez obecność zarówno jabłka, jak i kalwadosu jest to koktajl, który tę owocowość też narzuca tonikowi. Także tonik, który zwykle gra pierwsze skrzypce w koktajlach, tutaj jest pod całkiem niezłą kontrolą kalwadosu. Udane połączenie. Moi drodzy, to są sposoby, które można wykorzystać do tego, żeby czerpać radość z kalwadosu i myślę, że każdy może teraz puścić wodze wyobraźni, albo zastanowić się, w jaki sposób jeszcze można czerpać z niego przyjemność. No i oczywiście, jak różne rodzaje kalwadosu można próbować.